wsiadamy do samolotów i lecimy dalej. Gdzie tym razem? Jeszcze nie wiem. Zapnijcie pasy, startujemy. Chicago, dzień numer 3. Chociaż sceneria się zmieniła bardzo, jak widać, jest tydzień później, ale wygląda na to, że zima zaatakowała. Dzisiaj muzeum, które trzeba zobaczyć. Tam spędzimy kilka godzin. Do tego dzielnica chińska. Może jeszcze coś uda się zobaczyć więcej. Zapraszam. Na początek dnia zobaczymy, czy zima zaskoczyła w Chicago drogowców. Nie wygląda to ciekawie. Pierwsze opady śniegu w tym sezonie w Chicago, ale dojechaliśmy na czas. Zima nie zaskoczyła drogowców, jak to zwykle bywa, więc witam z Muzeum Science and Industry. A co można się spodziewać? Sporo, naprawdę dużo się tu dzieje, jak nie lubię muzeum. I w zasadzie takich miejsc na kanale nie spotykamy. Tak jest to już chyba... Jeśli jest to trzeci epizod, to jest drugie muzeum, albo trzecie już, bo w Chicago całkiem fajnie to wygląda. Między innymi łódź podwodna z II wojny światowej, między innymi oryginalnej wielkości Boeing, a bodajże 757, także zaczynamy. Na początek to, co lubię najbardziej, czyli dość sporo historii. Jak to się stało, że niemiecka łódź podwodna trafiła właśnie do Chicago? No, została zdobyta przez, nie wiem, kapitan? No, gościa, który dowodził łodzią amerykańską, pochodził z Chicago. No i właśnie dlatego oryginalny U-Boat 505 jest właśnie w Wiecznym Mieście, w tym muzeum. Także chyba nie będziemy dużo gadać właśnie w tym epizodzie, przynajmniej na razie. Boję się, że mnie zatopią. Wizyta w muzeum do tanich nie należy, jakkolwiek wejściówki są zawarte w pasach, o których Wam wspominałem. Tak, bilety kosztują $25, jeżeli kupujecie osobno. Do tego można dokupić kilka turów. Czy warto? Powiem Wam szczerze, nie robiłbym tego, nie popełniłbym tego błędu drugi raz. $18 na przykład za wejście na łódź podwodną. Pół godziny tur, po prostu dużo gadania i nic do pokazania. Wszystko można obejrzeć na zewnątrz U-Boata. Co ciekawe, takich U-Boatów w Stanach jest tylko jeden. Natomiast są jeszcze trzy w Europie. To myślę można dorzucić jako ciekawostkę. No i druga część muzeum. Witamy z kosmosu. Witamy z Księżyca. Lecimy. W muzeum między innymi Apollo 8, czyli drugi załogowy lot, ale pierwsza za to misja, która wyniosła ludzi poza orbitę okołoziemską. Z modułu tego zostały wykonane pierwsze w historii zdjęcia całej Ziemi. Jeśli ktoś oglądał pierwszy epizod z Illinois i Chicago, myślę, że lepszym pomysłem jest odwiedzenie właśnie Muzeum Science and Industry niż planetarium, w którym no, powinny być chyba lepsze rzeczy i lepsze artefakty, jeśli chodzi właśnie o podbój kosmosu.
Wracamy na Ziemię, chociaż niekoniecznie na stały ląd. Krótka historia odkrywania świata i żeglugi, ale nie tylko. Wiadomym jest, że nie może też zabraknąć się samochodów. Jest tutaj trochę też motoryzacji i historii związanej właśnie z autkami. Jeżeli lubicie takie klimaty, już teraz zapraszam. Niedługo pojawi się na kanale Muzeum na przedmieściach Chicago i tam będzie coś dla miłośników motoryzacji. Proszę, dowiadujemy się, że w Chicago pierwszy wyścig odbył się w 1895. No, na pewno nie takim autem. No co ciekawe, to jest jakiś model Hondy. To jakiś show tutaj będzie za minutę. No widzisz. Earth Revealed. Bardzo ładny pokaz. Całkiem ciekawa wizualizacja. No i czas lecił nieubłaganie tutaj. Nie zobaczyliśmy nawet 1/3 muzeum, nie zwiedziliśmy jeszcze, a już spędziliśmy tutaj 3 godziny. Także trzeba mieć to na uwadze. Od razu przypomina się Alaska. Chyba jedna z naszych najbardziej ulubionych widoków i miejsc na świecie. Właśnie tutaj. Proszę bardzo, jest i nasza. Generalnie nie podejmuje się policzenia, ile tu jest choinek. Ale myślę, że około setki z całego świata. Ten vlog pojawi się na pewno przed świętami, ale dzisiaj mamy bodajże koniec listopada, więc pora najwyższa ubierać choinki. Tak się prezentują w muzeum, bardzo ładnie. Część wystawy jest sezonowa, sprawa oczywista, tak jak na przykład choinki, a podejrzewam są około tutaj miesiąca i je składają, pojawia się następna wystawa, następny pokaz. Część właśnie z tych wystaw jest płatna, ale duża część jest wliczona w bilet, który kupujecie jako wejściówkę, tylko trzeba się po prostu zarejestrować, żeby nie wszyscy naraz wchodzili na pokaz, po prostu dostajecie którąś konkretną godzinę i można wejść właśnie w cenie biletu.
takie ciekawostki tutaj. No tutaj będzie magia. Będzie ciekawie. O, o. Ile marzenek. Bang. Ja, czy ktoś tu rozpieprzył te lustra? Patrzcie, jak przerąbane. Ile Michałów. Boję się otworzyć lodówkę. Każe następny Michał. Ja pitole. Masakra. Znowu. No muszę przyznać, że labirynt robi robotę. Ale nie da się zgubić, bo jest chyba tylko jedna droga. Ale fajne, naprawdę fajne. Następny eksponat to dość spora zabawka, jest to lokomotywa 10 maja 1893 roku. Pociąg jadący w kierunku Buffalo w stanie Nowy Jork pobił ówczesny rekord prędkości, jadąc ponad 112 mil na godzinę, czyli 180 km na godzinę. Był to również pierwszy w historii pojazd, bo chyba mogę go tak nazwać, który przekroczył barierę 100 mil na godzinę. To co bardzo dobre w tym muzeum? To różnorodność. Każdy, naprawdę każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. I jeszcze więcej. Warto wydać $25, 26, żeby być dokładnym. Cały dzień zwiedzania. A niestety w środku różne pokazy kosztują dodatkowo. No i tu bym się mocno zastanowił. Ale za sam wjazd $26 jest naprawdę. No cały dzień zwiedzania, cały dzień trzeba zarezerwować, podejrzewam. My przyszliśmy o 9:30. Jest chyba pierwsza, coś takiego i no nie zobaczyliśmy nawet jeszcze połowy. A jeśli chodzi o samoloty nad naszymi głowami, to zobaczymy je też z innej perspektywy, bo wyjeżdża się albo wychodzi się jedno piętro do góry. Na razie widok z dołu, bo czekamy. Przed nami pokaz, na który trzeba zarezerwować konkretną godzinę, czyli Blue Paradox.
O cholera, wow. No muszę przyznać, że Blue Paradox, bo tak się nazywał ten pokaz, ten show, krótki, ale robi robotę. No zrobił na mnie dość duże wrażenie. Super, naprawdę super. Polecam każdemu właśnie, żeby to zobaczyć. Dobra, na trzecim i ostatnim piętrze już jest samolot, do którego wejdziemy, między innymi. Są tutaj dwa samoloty z II wojny światowej, bodajże Stukas oraz brytyjski chyba Spitfire to jest, tak mi się wydaje. A do tego Boeinga 727, który widać z tyłu, można wejść. Muzeum Science and Industry, tak wygląda właśnie z góry. No i w dosłownym tłumaczeniu to Muzeum Nauki i Przemysłu. Ale według mnie jest tu zawarta masa tego, co lubię najbardziej, czyli historii. Taka sytuacja, szczekający płaszcz, bez kitu, możecie sobie to wyobrazić? W muzeum między innymi replika pierwszego samolotu braci Wright, którym wystartowali, a bodajże tak, nawet na pewno w północnej Karolinie, pewnie tam kiedyś dotrzemy, także wiecie co zrobić, które przyciski kliknąć, żeby zobaczyć w przyszłości właśnie północną Karolinę i na pewno tam się prędzej czy później pojawimy. Boeing 727 trafił do Chicago w 1993 roku i kiedyś zapewne był mega atrakcją. Dziś podróże nie tylko samolotem spowszechniały, a myślę, że każdy z nas leciał podobnym albo lepszym odrzutowcem. No i od siebie mogę dodać tylko tyle, że właśnie ten model, który stoi w muzeum, ma już 60 lat. Wsiadamy do samolotów i lecimy dalej. Gdzie tym razem? Jeszcze nie wiem. Zapnijcie pasy, startujemy. Dobra, Marzenka poszła coś psuć. Zobaczymy. Tylko żebyś nie zgubiła tych kulek. I poszło. 3, 2, 1. No to teraz będą fajerwerki, będzie się działo. Marzenka wysadzi pół świata zapewne. Tak? Tak. O, wiedziałem. No i co to tam dodajesz? Aha. Coś tam nie zagrało chyba. O! No i tak naprawdę
kończymy, ale nie na dzisiaj, kończymy Muzeum Science and Industry. 6 godzin, no to chyba tyle trzeba chyba sobie zarezerwować, to jest absolutne minimum, bo kilka ekspozycji tak naprawdę opuściliśmy. To co mówiłem, że są płatne, no i też nie wszędzie chcieliśmy wchodzić, ale serdecznie polecam, bo myślę, że warto dodać to miejsce do tak zwanej bucket list w Chicago. Będąc w okolicy, bo tak naprawdę 5 minut od muzeum, myślę, że godnym odnotowania jest fakt, że statua, która jest dokładnie za mną, jest poświęcona pierwszej reakcji nuklearnej, która została przeprowadzona właśnie tutaj w Chicago w roku 1942, a dokładnie 2 grudnia. Co jeszcze nam zostało dzisiaj? Jeżeli jesteśmy w tej części Chicago, myślę, że dobrym pomysłem jest odwiedzenie Chinatown. Znaki zodiaku. No i jestem. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten epizod. Został on zdominowany przez Muzeum Science and Industry w Chicago. Do tego jeszcze troszeczkę pokazałem Chinatown, czyli dzielnicę chińską. No niestety w listopadzie dzień króciutki, więc tyle zobaczyliśmy, że ile można było. Jeżeli chcecie zjeść chińskie, koreańskie, japońskie, azjatyckie, no to tutaj knajp jest milion. Do tego trochę cepeli. No i tyle. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Na razie, trzymajcie się.